Siemano, z tej strony W i w dzisiejszym filmie razem z Frankinem zrobiliśmy Randonautica 2. Tak, więcej niebezpieczeństw i w ogóle, to znaczy nie zrobiliśmy. Znaleźliśmy na sklepie Play Randonautica 2. Także no cóż, ja sobie ją wypróbuję razem z Frankinem, więc uwaga. No, włączamy aplikację Randonautica 2, ale się boję naprawdę. Dobra. Randonautica 2 i uwaga, raz, dwa, trzy. Think about what you want to see. No, czyli jak poprzednie części Randonautiki. No, ja chcę coś strasznego, coś straszniejszego niż było w kopalni. No, jeśli nie wiecie, o co chodzi, no to linka macie w opisie i w karcie adnotacje czy coś takiego. Tam macie po prostu film Randonautica 1, a to jest Randonautica 2. To jest Randonautica 2 i Randonautica 2, czyli Randonautica 2, czyli aplikacja, i hashtag 2, czyli część druga. Bo wraz z Franklinem postanowiliśmy, że tak być nie może i wykorzystamy tą aplikację po prostu do łapania złych rzeczy i znikania ich. Tak po prostu, tak czary mary i bum, nie ma. Więc dobra, lecimy sobie. Dobra, znaczy, włączamy. W sumie to... No dobra, no chcę coś straszniejszego po prostu niż było w kopalni. Coś mega straszniejszego. Coś mega strasznego. No i tyle, zobaczymy co nam wybierze aplikacja Randonautica 2. Okej. Okej, mamy kordy i if you want something scarier than mine, how about you dead? O nie. Jeśli chcesz coś straszniejszego niż było w kopalni, co powiesz na swoją śmierć? No, tego się nie spodziewałem. No, aż tak mega strasznej rzeczy to ja nie chcę. Szczerze powiedziawszy, więc, a tak szczerze nawet nie wiem, gdzie te kordy są. Myślę, wydaje mi się, że te koordynaty wskazują jeszcze raz znowu do kopalni, ale nie mam pojęcia. Zobaczymy, w ogóle paliwa nam chyba starczy. Także sprawdźmy sobie, czy to będzie w kopalni, czy też nie. I mam wszystkie bronie, wszystko jest, wszystko kupiłem na maksa, maksymalne ammo, wszystko, amunicję, wszystko kupiłem na maksa, co jest. Jesteśmy tak odporni, że po prostu raczej nie zginiemy, no nie? Także no cóż, no. Ale na wszelki wypadek wjadę do Ammunition i widzimy się już przy kopalni. Także ja już tam po przerwie. Mam już, upewniłem się, czy mam wszystkie bronie i tak, mam wszystkie bronie. Także dobra, zobaczymy, czy to jest ta sama kopalnia, co w poprzednim filmie, czy też nie. No dobra, tutaj jednej broni naboi nie było w sklepie, w Ammunition, także... No cóż, dobra, rozwalamy to przejście. Znowu, co... Coś się dziwnego tutaj dzieje, no cóż. Ja na to nic nie poradzę. No, więc no, dobra. Niszczymy to po prostu, nie? Aha, no tak. No, mogłem się tego spodziewać. No, będzie potrzebna na przykład, nie wiem, rurobomba. Okej, już myślałem, że zginę. O, właśnie, to się zaczyna... No właśnie. To się zaczyna... No właśnie. Rozprzestrzeniać, więc trzeba poczekać, aż ten ogień po prostu sobie zgaśnie i wejdziemy do kopalni, do środka. Dobra, albo wiecie co, od razu lecimy, nie ma co. Latarka. Jest latarka. Dobra. O, wszystkie ślady policja zmazała, jak byli w tej kopalni. Mam nadzieję, że ciał już żadnych tam nie ma też. No cóż, nie mam pojęcia, jak te kordy odnajdę, bo jestem dobry w to, naprawdę. Franklin też zna dobrze teren Los Santos, ale
tych chordów, które nam aplikacja dała, po prostu nie znam, ok? Chordy pamiętam, jakie nam wysłała, jak coś to mam w pamięci. W Random DC2. Więc mogę sobie zawsze sprawdzić. No dziwne, dziwne, dziwne. Także w ogóle wesołych świąt. Życzę wam Franklin i ja. Okej, życzymy wam wesołych świąt. No, dobra. Tamtym gościom, którzy tutaj będą w tej kopalni, czy coś, nie mam pojęcia, kto tu będzie, może ktoś będzie, może nie, nie wiem. Życzymy im po prostu jak najgorszych świąt. No, bo oni po prostu znikną, no. Abrakadabra, tak jak już powiedziałem. Znikną po prostu stąd. Random Tika 2 do tego nam posłuży. No tu nie pójdę. Dobra, ogłaszam, że kopalnia jest pusta. No, pusta jest, no bo no wiadomo, no śladów nie ma ani nic. Naprawdę, uwierzcie mi, kopalnia jest pusta, bo byłyby jakieś ślady krwi albo coś, więc na szczęście kopalnia jest pusta. Albo nie na szczęście, bo nie wiem gdzie te kordy są. Także no. Nie wiem gdzie te kordy są, naprawdę. Muszę poszukać gdzieś. A więc... No cóż. Ja już z kopalni wychodzę, jestem blisko wyjścia. Także widzimy się i na zewnątrz. A ja po prostu wrócę do domu. Razem z Franklinem. I spróbujemy zobaczyć może w Google, czy nie ma przypadkiem. O, już na zewnątrz wyszłem, więc nie musicie tego... nie muszę tego skipować wam. A jeśli chodzi o te koordynaty, nie mam pojęcia gdzie są. Idę szukać w Google. Także ja jadę do domu Franklina razem z Franklinem i poszukamy kord. I poszukamy po prostu na mapach Google tych koordynatów, więc no. Także okej, ja sprawdziłem w Google Maps, gdzie te koordynaty są. I nie uwierzycie. Te koordynaty wcale nie są w kopalni ani blisko tej kopalni, tylko one są. Gdzieś tutaj, w tym miejscu, więc. Udajmy się tam i mam nadzieję, że paliwo mi wystarczy. No, chyba raczej nie. Dobra, ja zawracam. No, świetnie. Świetnie, więc ja zawracam. I sprawdzam, czy to tam kazał nam jechać ten ktoś, kto stworzył randonautykę. Jedynkę i dwójkę. Także sprawdźmy. Nie spowodujmy wypadku przy okazji. Bo tego, co się stanie po wypadku, nie chcemy sprawdzać. Także ja będę jeździł teraz ostrożnie. Aczkolwiek ja jeżdżę tak po prostu szybko, nie dlatego, że nie umiem jeździć, chociaż w sumie to też, ale dlatego, że bardzo, bardzo, bardzo się śpieszę, bo być może tam są jacyś ludzie, którym trzeba pomóc, no nie? Dlatego no... Dobra, nie będę zwracał uwagi na ten samochód, i tak mam duże... i tak mam dużą gwarancję na ten samochód jeszcze, bo ją wykupiłem, przedłużyłem, więc no... Mam jeszcze gwarancję na ten samochód, więc... Nawet jak mi się coś z nim stanie, to... No i paparzyć go. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy mi starczy... paliwa. Więc co wy powiecie na małą... Nie kradziesz, tylko likwidację samochodu? Albo nie trzeba już, dojadę. Dojadę, zobaczycie, dojadę. No wynocha, no człowieku, gdzie jedziesz? Gdzie biegniesz mi tutaj pod samochód? Nie, 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 nie. O, zgubili mnie. Ale, halo, halo, halo. Panie Franklin, hej, nie, nie. Panie Franklin, hej. Franklin nie może się teraz zabić. Mamy ważną misję i nie dojedziemy. No właśnie, to pani w ogóle. Nie no, chyba trzeba likwidację zrobić, wiecie? Mi się tak wydaje. Chyba będzie likwidacja samochodu jakiegoś.
pobliskiego. No dokładnie. Także nie, to nie jest po prostu kradzież, to jest likwidacja, bo to jest coś, co potrzebujemy. Czyli teraz samochodu potrzebujemy. No dobra. Nie, dobra, ciebie nie bierzemy. Dobra, mogę samochodzik. Proszę, proszę wysiadać. Nie chcesz mi dać samochodu? Musisz mi dać samochód. Ja muszę teraz pokonać tego człowieka, który stworzył Randomtica 2 i 1, albo po prostu jakiegoś tam stwora, którego, do którego mnie tam zaprowadził. No. Bo jak on, jak ten autor z Randomtica zaprowadza kogoś w jakieś miejsce, to tam nie jest, że czegoś tam nie ma, że tam niczego nie ma. Bo tam zawsze coś jest. A jeśli nie ma, no to znaczy, że ktoś po prostu, nie wiem, pojechał w złe miejsce albo nie przyjrzał się dokładnie. No. Dobra, dobra. Nie, nie, dobra. Tu można dojechać to spokojnie. Ale nie przedłużamy sobie drogi, nie będę starał się przedłużać drogi, żeby dojechać jak najszybciej. No. A te filmy to są typu vlogi właśnie z Franklinem, które nagrywamy. Dla was, żebyście się strzegli, żebyście nie nagrywali pod żadnym pozorem. Ani nie grali, nie bawili się w Randonautikę. Ani w jedynkę, ani dwójkę, żeby była jasność. Bo to jest niebezpieczne. Okej, okay, tu jest jakiś stary dom. Nie! No nie gadaj, Granny! Run, 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 run! Run, Franklin, run! Dawajcie, ej, pistolety, poczekajcie, pistolet, 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 poczekajcie. O! Już jeden dziadek zabity, dobra, dziadek był słaby. Ale Granny jest naprawdę szybka. Granny jest naprawdę szybka. Poczekajcie, ja ją muszę jakoś zgubić albo coś, nie mam pojęcia jak to zrobić. Czekajcie, masz to. Okej, okej. Dobra, dobra. Nie, 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 dobra, zostaw mnie, zostaw, zostaw, Granny, nie! Przepraszam, że zabiłem ci dziadka na chwilę obecną, bo zaraz znowu się zrespi. Please, Granny, nie! Granny, nie! Granny, no! Nie, Franklin, Franklin, nie, 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 nie! 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 Nie, 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 nie! Okej, dobra. Dobra, na chwilę zanim się zrespią, możemy sobie ich pooglądać ładnie, pięknie. Tak, 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 rewelacja, rewelacja, no, no, no. Pierwsza klasa, pierwsza klasa. Więc dobra. Okej, zrespili się, moi drodzy. Grandpa jest naprawdę mega szybki teraz. Chyba się zdenerwowali. Gdzie jest tylko Granny, nie mam pojęcia. Okej, Granny mnie nie atakuje chyba. Dobra, chyba się zbugowała. Nie, nie, przepraszam, przepraszam, Grandpa, przepraszam. Dobra, nie, 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 Grandpa, proszę cię, nie. Okej, 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 nie będzie Grandpa, bo go zgubiłem przed chwilą. Stasia się go boję, nie wiem gdzie on jest. O, tu wylatują, nie, 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 proszę, proszę. Poczekajcie, jeden headshot. Drugi headshot, chyba się nie udał. Poczekajcie, ja nie wiem gdzie, nie wiem co mam robić, poczekajcie, nie, nie. Nie, zostawcie, 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 nie, poczekajcie. Nie, to tak nic nie może, poczekaj, Granny, Grandpa, Granny, Grandpa, Grandpa, Granny, Grandpa, Granny, Grandpa, nie! Nie, 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 Granny, Grandpa, poczekajcie. Kurde, to jest nie, 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 błagam, nie, nie, Grandpa, proszę. Nie, nie, proszę, proszę, nie. Dobra, nie, nie. Nie, nie chcę, proszę, nie. Nie, ja nie chcę, proszę, nie. Już, już dosyć razy z wami grałem grę z wami, nie. Już mam dosyć was, naprawdę, nie chcę, nie, Grandpa, proszę. Granny, ty też nie chcę dostać od ciebie pałką znowu. Kurczę, nie, 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 Grandpa, Grandpa, Grandpa. Nie. Nie. Grandpa, nie, Granny, nie. Nie, obydwoje muszą dostać. Nie, nie, Grandpa, ty też siedzisz już. Siedzieć. Nie, Granny, Granny, gdzie ty, gdzie, gdzie, nie, Granny, Grandpa. Kurczę, nie, Grandpa, Granny. Ja nie mogę, no. Nie, Granny, Grandpa, nie, 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 nie atakować mnie, nie. Ja chcę na święta przeżyć, nie. Kurczę, to jest naprawdę w sumie.
najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem z Aeronautiki. Nie, 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 zostawcie. Nie, Grandpa, proszę, nie. Nie, Granny, ty też nie, nie. Kurde, Franklin, szybciej, no trochę, no. Ja tutaj o śmierć walczę z tobą, no. Nie, 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 nie. Granny, nie. Nie, kurde, Grandpa, nie. Tak się nie będziemy bawić, nie. Kurde, nie chcę. Nie chcę dostać z wami. Mam... Na jednego strzała mnie macie, zrozumcie, nie chcę. Nie chcę tak ryzykować, Granny, Grandpa, nie, leżeć. Kurde. Nie, leżeć, już. Nie, leżeć. Nie rozumiecie? Leżeć, kurde, headshoty same lecą. Franklin, błagam cię, nie. Kurde. Kurde, 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 headshot, szybciej, no. Kurde, Franklin. Nie, 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 no zobaczcie, co oni są teraz trudni przez to, że się zrespili, no. Nie, czyli wniosek jest taki, jak Aeronautica będziecie w to bawić, to pożałujcie się tak jak ja. I jeśli zobaczycie w ogóle ten materiał, ja nie żyję, to bardzo mi przykro. To jest bardzo, bardzo smutne. Ja nie wiem, czy ja przeżyję, czy nie. O, Granny już leży. Grandpa też leżą, dobra. Dobra, na wszelki wypadek, bo się znowu zaraz zrespią. To tylko podpucharze nie żyją. Okej, ją tylko tak przesuniemy. Dobra, tak ostrożnie ja to robię. Pamiętajcie, trzeba być ostrożnym. No, posuń się, ja chcę cię zobaczyć, czy oddychasz jeszcze, czy nie. Tak jak z Michaelem Myersem. Widziałem w filmach, jak mu tak robili. Przepraszam za odgłosy w tyle, jeśli je słyszycie. No, błagam cię, Granny, odwróć się. Ja chcę zobaczyć, czy ty żyjesz, czy nie. Dobra, poczekajcie. Rurobombą. Okej, okay, także ja trafiłem do szpitala. Tak to się właśnie skończyło. A Granny i Grandpa leżą. No, bo znowu przed chwilą, przejechałem autem. Znaczy, to nie ja, tylko karetka. Jak mnie zawoziła do szpitala, to przejechali ich autem. No, na szczęście są nieprzytomni. W sensie są nieprzytomni, właśnie, ja się ich boję właśnie, dlatego, bo mogą umrzeć za chwilę. Się zrespić, wiecie, nie? Będzie przypał. Także no. Także no, o nie, już się respią. O nie, już się respią, zobaczcie. Grandpa już wygląda, zobaczcie, widzicie, już się respią. Granny tak samo, już wam tylko pokazuje na szybko, jak oni to jak to wygląda, jak oni się respią, nie? Patrzcie, zobaczcie, widzicie, Granny już też się respi, więc ja stąd szybko uciekam sobie tym ich helikopterkiem, który tam mają. No. Albo nie, dobra, wiecie co? Uciekam stąd po prostu. Także mam nadzieję, że, że wam się filmik spodobał. Ja żyję, bo wrzuciłem ten filmik na YouTube'a, więc żyję. Franklin również żyje. Nie zabiła nas Granny, aczkolwiek było blisko. Dobrze, że karetka była naprawdę w pobliżu. No. Bo to w sumie zginąłem przez rurobombę, którą rzuciłem. Ale nie do końca. Bo rurobomba na początku również unieprzytomniła Granny i Grandpę. Bo się znowu... respili, bo widziałem, w sensie jak byłem nieprzytomny, to nie rurobomba mnie zabiła, tylko byłem nieprzytomny przez rurobombę, ogłuszony, a zabiła mnie właśnie Granny, bo się szybko odrodziła. Także no, nic mi nie jest, ja żyję, więc no, to by było na tyle, wesołych świąt życzy wam Franklin i ja. To by było na tyle, może, no widzimy się w kolejnej Randonautice, nie oszukujmy się, bardzo to lubię. Aczkolwiek jest niebezpieczny czasami, tak jak teraz było, dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. No więc nigdy nie testujcie Randonautiki, tylko ja mogę. Także no, widzimy się w następnym odcinku, z Randonautiki 2. Więc trzymajcie się do następnego odcinka, wesołych świąt i cześć! Okej, ja już sprawdziłem w Google Maps, gdzie są te koordynaty. I uwaga, one są... Ups. Zapomniałem, gdzie one są.